wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy jechać w teren, ale będę jechać sama, tylko z Aaronem, ponieważ Natalia dzisiaj ma trening, a na weekend też ze mną nie pojedzie, bo jedzie na zawody, więc trzymajcie kciuki za nią. A ja stwierdziłam, że dzisiaj sobie pojadę w teren, bo jest ładna pogoda i jest jeszcze jasno w miarę, więc akurat zdążę. I dzisiaj w teren, patrzcie co ubieram. Przyszło do mnie nowe ogłowie. Kupiłam je na dzień na różowo, bo niedługo będę nagrywała dzień na różowo. Jest całe różowe brokatowe i są nawet do tego wodze różowe brokatowe i to ogłowie jest ze sklepu jeździeckiego High Horse, jakby co. No i zobaczymy, jak się sprawdzi w terenie i jak Aaron będzie w nim wyglądał. Także idziemy do stajni po Aarona, szykujemy go w piękny różowy zestaw i oczywiście w nowe ogłowie i jedziemy do lasu, ale to będzie chyba mega krótki teren, bo się boję, że zaraz zajdzie słońce, bo już jest 18:30 prawie, a słońce ma zajść przed 20:00. Mam już Aarona i przyniosłam sobie rzeczy pod box i dzisiaj ubieram ten różowy czaprak w serduszka. Ochraniacze ubieram czarne, bo jest straszne błoto i chciałam ubrać ochraniacza bez futra i w sobie jedyne jaki mam. Podkładka różowa i oczywiście nowe, piękne, brokatowe ogłowie. Będę musiała wypiąć ten pasek krzyżowy tylko, bo nie jeżdżę z tym. No, Aaron, będziesz dzisiaj różowym księciem z bajki. Już osiadłany do wyjazdu w teren i niestety mamy normalne ogłowie, a nie to różowe, ponieważ różowe okazało się za duże. Jak wrócę z terenu, to Wam pokażę, jak ono wyglądało na Aaronie, bo nie było jak za bardzo nagrać w stajni. Bo był straszny ruch i było strasznie głośno, więc nic bym nie powiedziała, by nie było słychać. No, ale jedziemy tak ubrani dzisiaj i wyruszamy do lasu. W ogóle wsiadłam na konia pierwszy raz, odkąd mam przydrożone włosy te długie. I powiem Wam, że tak mnie łeb spędzi w kasku, że to jest tragedia po prostu. Ja się nie spodziewałam, że tak będzie. Ogólnie to mam włosy przydrożone metodą na ringi. I to jest chyba taka metoda, którą najbardziej będę czuć właśnie pod kaskiem. No i przez to trochę się denerwuję, ale mam nadzieję, że jak moja głowa się przyzwyczai, to już na treningach później tak nie będę miała, że to jest tylko jednorazowe. Ale powiem Wam, że masakra, mam ochotę zdjąć ten kask i się drapać po całej głowie. Tragedia. Aaron w ogóle nie był w terenie od naszego ostatniego terenu z Natalią, który był jakoś 3 tygodnie temu, jak szukałyśmy drogi do McDonalda. I nie chodził od tygodnia, bo miał masaż, więc dzisiaj może być bardzo energicznie, ale mam nadzieję, że nie będzie się tak nakręcał, bo jest sam, nie ma Foxa, więc Aaron z reguły jest grzeczniejszy, jak właśnie idzie w pojedynkę w teren, niż z koniem, bo z końmi on się trochę nakręca, bo on się lubi ścigać, a jak jesteśmy sami, to mogę sobie tak wolniutko patatajać, że tak powiem. Także Aaron, trzymam kciuki, że dzisiaj mnie nie zabijesz. A tak poza tym, to nie pokazałam Wam dzisiaj, co mam na sobie. Mam na sobie pierwszy raz te piękne karmelkowe wryczesy. One są po prostu prześliczne i szkoda, że nie dać mojej bluzki, ale o, tu widać złote logo, więc idealnie pasuje do tutaj zdobień na bryczeskach. Dzisiaj jestem bardzo, bardzo stylowo ubrana do stajni. Aaron też w różowym czapaczku, bardzo ładnie wygląda, tylko mam kask brudny jak wiśniara jakaś. No ale trudno, muszę go wyczyścić i muszę poza tym jeszcze posprzątać moje pace w końcu. To jest tragedia i chyba niebawem możecie się spodziewać jakiegoś odcinka ze sprzątania, bo w końcu muszę się zabrać za tą pakę, bo już mi wstyd po prostu przed samą sobą, jak duży ja zrobiłam syf w ciągu kilku tygodni. Patrzcie, jak to jest ładnie, znaczy może nie jakoś super ładnie, bo jest takie błoto trochę, ale są piękne drzewka zakwitnięte na biało i one na pewno będą super wyglądały na zdjęciach, więc koniecznie musimy z Aaronem iść na jakieś foty w naszym nowym niebieskim kompleciku z Eskadrona, z Reflexa. Jestem też ciekawa, co będzie w tym roku na tych polach tutaj, bo rok temu na polu, które za chwilę będziemy mijać po lewej stronie, była facelia, takie piękne kwiatowe kwiatki, gdzie miałam sesję takiej sukience, bardzo długiej, możecie zobaczyć na Instagramie. I jestem ciekawa, czy w tym roku też będzie takie piękne fioletowe pole, czy będzie coś innego. Mam nadzieję, że będą fioletowe kwiatki, bo chciałabym sesję tym razem w fioletowym komplecie na tym polu. No ale to jeszcze trzeba trochę poczekać. Myślę, że dopiero jakoś w czerwcu będzie tutaj cokolwiek rosło. O, zobaczcie, właśnie mijamy to pole. I to całe pole tutaj ogromne. Rok temu było całe fioletowe, było prześliczne. Aktualnie jest tutaj coś posadzone i bardzo mnie kusi, żeby tutaj sobie pogalopować, no ale nie można po takim zasiennym polu jeździć. Ale
w tamtym roku, jak tutaj już było ściernisko i było wszystko wycięte, to sobie jeździłam i galopowałam tutaj. I Aaron był taki kochany i tak mi się fajnie galopowało po takiej dużej przestrzeni, bo u nas są takie średnie ścieżki. Aaron, co ty tu widzisz, tak się patrzysz? U nas są takie średnie ścieżki, jak widać, czyli są kamienie i jest niewiele miejsc, gdzie możemy sobie pogalopować. A takie pole jest po prostu idealne, bo tam w ogóle nie ma dziur, tylko było po prostu ściernisko i ogromna przestrzeń do galopu. Dobra, wjeżdżam na ścieżkę, gdzie możemy zakuszować. Mam totalnie leżną wodzę, żeby sprawdzić, jak Aaron się będzie zachowywał, jak jest sam w terenie, jak będzie odpalał, to oczywiście sobie nabiera tę wodzę, ale wydaje mi się, że będzie grzeczny, bo jest taki mega, mega wychillowany. Tym bardziej, że mówię, miał ostatnio masaż i ten masaż go naprawdę bardzo, bardzo wychillował. On ostatnio jest taki wyluzowany, że masakra. Okej, zaczynamy kurs. Dawaj, Aaron. No mówiłam, on jest po prostu sam, to jest aniołek, a jak jest z koniem, to on się lubi popisywać, ścigać. Dobra, zobaczymy, czy zwolni. No nawet prawie nie musiałam używać wodzy, a musiałam tu zwolnić, bo są straszne kamienie, tragiczne są te ścieżki tutaj, no ale nic nie poradzę. Dobra, Aaron, lecimy kusem, już teraz trochę dłużej. Nie no, aniołek. Jak coś, to Aaron, w prawo idziemy. Nie patrzcie w lewo nawet, bo idziemy w prawo. No. Ja w ogóle tych wodzy nawet nie muszę trzymać. On jest taki grzeczny. Po prostu uwielbiam tereny sama. Chociaż lubię też jeździć z kimś, bo zawsze to jest większe fajne z jednej strony. Ale samemu to po prostu czuję się tak jakoś bezpieczniej z nim, bo on jest taki grzeczny wtedy. Aniołek. Szłam do stępa i za chwilę będziemy wjeżdżać na naszą standardową ścieżkę, gdzie zawsze galopujemy, bo jesteśmy na tej górce. I generalnie to myślałam, żeby dzisiaj pojechać taki teren jakąś inną trasą niż zwykle, ale jest już dosyć późno i mam mało czasu, więc nie chcę kombinować, bo już się zgubię i będzie ciemno i nie wrócę do stajni i nie będę panikować, więc wolę pojechać trasą, którą znam. Rzucam się z tego tu z włosami. Wolę pojechać trasą, którą znam. Aaron, gdzie ty tak pędzisz? Niż właśnie błądzić po nocy po lesie, bo bym chyba dostała tam zawału. Wiecie co? Tego pierwszego galopu wam chyba nie nagram, bo on już wie, że za chwilę za tym zakrętem będzie galop i się tak trochę nakręca. A nie chcę trzymać wodzy jedną ręką, bo w galopie może być akurat różnie. Już nie, może nie być taki grzeczny, jak był w kusie, więc najpierw pierwszy galop wolę go tak sprawdzić. I jak będzie ok, to wam ponagrywam później galop na następnych ścieżkach tego galopu. No słuchajcie, było dosyć szybko. Dalej nie wiem, co mi się tu dzieje z włosami. Ale pomińmy ten szczegół. Było dosyć szybko, ponieważ Aaron robił coś takiego dziwnego, że idzie sobie, idzie normalnie i nagle tak odpalał. I ja go zwalniam i on chwilę idzie normalnie i znowu tak nagle odpala. Ale to było takie, mam wrażenie, bardziej z radości, bo on długo nie chodził, długo nie był w terenie, a nie, że po prostu jest chamski czy coś, tylko to było takie radosne. Jest, jak się zmęczyłam. No. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że Aaron był strasznie grzeczny mimo wszystko, bo w miejscu, gdzie zawsze przechodzimy do kusa, to on już wiedział, znam na pamięć trasę i się sam zatrzymał, znaczy zwolnił do kusa i za chwilę do stępa, więc to jest po prostu koń zaprogramowany na przyciski chyba, bo on sam wie, co ma robić. Jakbym puściła osobę, która nie była nigdy tutaj w terenie na Aaronie, to on by zaprowadził tą osobę, gdzie trzeba, wiedziałby, gdzie galopować, gdzie kusa, prawda, on wszystko zna. Zna na pamięć wszystkie trasy. Prawda, Aaron? W sumie to jedną, bo jeździmy cały czas tą samą. I musimy trochę zmienić tę trasę. Ten galop jeden strasznie rozbudził Aarona i on teraz strasznie jest taki, że muszę go no trzymać. Przed chwilą musiałam go aż zatrzymać do stój, bo tak mnie wyciągał, że się trochę wkurzyłam. Go zatrzymałam tak trochę niemiło. No ale czasem trzeba zrobić taką rzecz niefajną. No. Więc za chwilę tutaj zaczynamy kolejny galop, ale myślę, że nagram wam go tylko kawałek i później schowam telefon do kieszeni, bo widzę, jaki jest Aaron i podejrzewam, że za chwilę, jak on się trochę rozpędzi, to będę musiała go hamować, a jedną ręką raczej nie uda mi się go dobrze zatrzymać, więc będzie taki krótki fragment. No ale lepsze to niż nic. Także Aaron, błagam, bądź grzeczny, żebym mogła coś nagrać. Nie, no na razie jest okej. Na razie jakoś idzie, ale już jest coraz gorzej. Prr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 
Dobra, ja muszę chyba schować ten telefon, bo za chwilę się zbliża zakręt. Jak nagrywałam wam ten galop, to widzieliście, że zbliża się zakręt. Na samym końcu jakby tej ścieżki był zakręt. I powiem wam, że nie udało mi się go zatrzymać przed tym zakrętem, tylko zrobiłam lotną zmianę nogi, żeby był zakręt na dobrą nogę. Ale zatrzymałam go dużo, dużo później, bo tak się rozkręcił, że na pewno było ciężko mi go zatrzymać. Tak, ty Aaron, tak. Więc nie wiem, czy nagram wam następny galop, bo zobaczę, jak on będzie szedł. Na razie jest taki dosyć mocno pobudzony i nie chcę prowokować sytuacji, że on mnie poniesie, bo potem się będzie uczył i będzie mnie ponosił. Także no, zobaczymy, jak z tym następnym galopem. Tak tutaj ładnie, jest przepięknie, patrzcie. Słońce zachodzi, a ja jestem sobie z konikiem w terenie. Zaraz będziemy jakiś czas galopować. Brakowało mi takich terenów, bo ostatnio było ciągle tak szaro i ponuro, a teraz jest tak naprawdę przyjemnie i no, takie tereny są najlepsze. Patrzcie, ładnie. Zauważyłam, że Aaron się już tak mega wyluzował i już nie jest taki nakręcony. On chyba wie, że już nie ma co się nakręcać, bo już jesteśmy blisko domu. On nie jest takim koniem, który im bliżej stajni, tym jest szybszy, tylko właśnie on się jakby uspokaja, jak jest bliżej stajni, więc prawdopodobnie uda mi się nagrać ten ostatni galop nasz dzisiejszy. Mówiłam, że się uspokoił, ale on jak wszedł w tą ścieżkę, gdzie zawsze galopujemy, to znowu trochę pobudził, ale specjalnie mam takie w miarę luźne wodze, bo on na luźnej wodzy jest o wiele spokojniejszy niż na takiej napiętej, więc zaraz zobaczymy, jak będzie galopował. Już się kończą kamienie i dawaj, Aaron! Aaron, tutaj nie można pędzić, bo tu jest błoto i można się poślizgnąć. Jezus, ja ciągle to mówię pry, że będziecie się mnie śmiać pewnie. Kusa, prrt. Dobra, kusujemy, jest dobrze, mogłam go zatrzymać jedną ręką, więc ten ostatni galop był najfajniejszy i najbardziej pod kontrolą. Aaron, prrt, dostępa. Oho, prrt, prrt. Aaron, wstęp, proszę cię. Prrt. Dziękuję. No i już kończymy dzisiejszą wycieczkę. Idziemy do stajni. Jaki odważny koń. Ktoś tu pilnuje drzewo, a Aaron się niczego nie boi. Tak, Aaron, to ty dzielny jesteś. Dobry koń! Dobry koń! To ja miałam dzisiaj w planach, że pojedę sobie w teren na kantarku, bez okłowia, bo tak sobie chciałam, jak jestem sama, pojechać tak na luzie. Ale stwierdziłam, że nie będę tego robić, bo Aaron trochę nie chodził i nie był też długo w terenie, więc to był bardzo dobry pomysł, bo jestem pewna, że na kantarze bym sobie nie poradziła z nim w tym galopie, bo naprawdę dzisiaj go troszkę energia roznosiła. Udało nam się nawet zdążyć wrócić do stajni, co prawda stajnia jest dopiero tam, ale jesteśmy już całkiem blisko i udało nam się wszystko załatwić przed zachodem słońca. O Jezu, sarny biegną, nie wiem, o, widzicie? Patrzcie, jak biegną. Aaron też to widzi. Patrzcie, jak ładnie w ogóle. Szkoda, że jeszcze nie ma takich zachodów słońca, że jest tak pomarańczowo i tak jak latem, ale i tak jest bardzo fajnie. Mogę sobie jechać bez rękawników tylko i w bluzeczce, bez żadnej bluzy, kurtki i tak dalej. Jest cieplutko. Mega, mega fajnie. Tutaj mamy kolejne sarenki, tam w oddali. Ale nas nie widzą, tylko się pasą. Chociaż nie, jedna się spojrzała, ale Aaron ich nie widzi. Jesteśmy już mega, mega blisko stajni, więc ja zaraz schodzę z Aarona i go rozsiadłam i od razu go dam do boksu, bo tam czeka na niego kolacja. I jak on zje kolację, to wam pokażę, jak on wygląda w tym różowym ogłowiu, że jest za duże, no i będę musiała niestety odesłać i zamówić rozmiar pony, no bo kop na Aarona się okazał być tym razem za duży. Dziwne, bo on zawsze nosi kop kantary, aktualny ogłowie też jest kop, no ale w tym przypadku niestety rozmiarówka jest chyba taka trochę zawyżona albo zaniżona, nie wiem. Zawsze się przy tym gubię. W każdym razie wypada trochę większe, więc będę musiała zamówić mu poniaka. Właśnie je kolację, a ja posprzątam to wszystko, co jest wokół boksu, zrobię mu jedzenie i pokażę wam, jak Aaron w tym wygląda. Robię właśnie Aaronowi jedzonko i zaczęłam mu dawać czystek, bo niedługo będą gryzły owady i to jest taki suplement Fly Out z Horselina, który sprawia, że koń potem jak się poci, to wytwarza taki zapach, który teoretycznie odstrasza
kleszcze, muchy i w ogóle różne owady. Więc dużo osób mówiło, że działa i mam nadzieję, że działa. A oprócz tego przyszły do mnie jeszcze inne suplementy z Hotline, a to już dzisiaj. I już Wam pokazuję, co do mnie przyszło. Mam tutaj Dermacare i to jest hipoalergiczny szampon dla koni, więc będziemy testować, jak będzie trochę cieplej. Dalej, nie wiem co to, o, nowy olej do kopyt, więc też go na pewno przetestujemy, może nawet jutro, bo przetestuję, dzisiaj już nie. Gamma Odyzana to jest suplement, który w sumie daje aromaty cały pas, taki na mięśnie. Kolejna rzecz to Easy Groom, to jest chyba odżywka do grzyby, więc również w następnym filmie Wam pokażę, jak ona działa. Wybaczcie, że tak coś piszczy w tle, ale tutaj tak zawsze niestety. No i ostatnia rzecz to jest Chondro Vet Plus kwas hyaluronowy. I ja robię ogólnie tak, że daję aromat Boswellia przez 3 miesiące, a przez 1 miesiąc daję mu to. To jest taka bardzo silna kuracja i daję to Aronowi, bo on już jest starszy, jest po kontuzjach i takie połączenie bardzo dobrze działa. Kończymy robić Aronowi jedzonko i zaraz Wam pokazuję Arona na głowie Arona. Aron, podnieś na chwilę łeb i pokaż, jaki jesteś malutki. Widać, jest zmniejszone na maksa, na chatnik jest za nisko. Jak włożyłam będzie dło, to mu wisiało w ogóle gdzieś tutaj. I nawet jak zapnę pod gardę na maksa, to też tak wisi. Więc niestety w ogóle do zwrotu, a szkoda, bo byłoby bardzo słodko, jakby mi się w nim pojechała, ale Arona ma łeb. Ale patrzcie w ogóle, jakie ono jest błyszczące i ładne. I są jeszcze wodze tutaj do kompletu, takie same błyszczące. Nie no, konik Barbie. Dobra, ja już wracam do domu. Jestem strasznie zmęczona, bo dzisiaj poszłam spać o 8 rano, ponieważ nagrywałam odcinek przez całą noc, więc jadę do domu i od razu spać. I co? I jeśli Wam się podobał dzisiejszy teren, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie za 2 dni. Pa, pa!